Ta. Co? Ta? Nie, absolutnie. No, nie. A ta? Ta? Nie. Dlaczego? Za młodzą. Co? A ta, ta. Brzydko je, nie. Chciałbym, żeby to, co zaraz się będzie działo, pozostało między nami. Mhm. Zaraz zobaczysz moją drugą twarz. No. Co no? No pokaż tę drugą twarz. Zara! Widzisz te tamte dwie? Widzę. Pożerają nas wzrokiem. Zawołam cię, podejdziesz do nas. Tylko się za dużo nie wtrącaj. Dobrze. Uwaga, idę. Przepraszam, czy pozwolą panie, że im przedstawię mojego przyjaciela, agenta FBI, który siedzi przy tamtym stoliku? No, czemu nie? Dzień dobry. Wysiedliśmy dzisiaj rano z łodzi podwodnej. 6 miesięcy pod wodą bez towarzystwa, 8000 mil podwodnej żeglugi. Same panie rozumieją. Strasznie drogi hotel, prawda? A co to za kraj, proszę pani? Panowie z Warszawy? Bo ja bardzo nie lubię warszawiaków. Są pytania, na które się nie daje odpowiedzi. Dlaczego? Przecież możemy panią odpowiedzieć. Słyszała pani kiedyś takie nazwisko James Bond? No pewnie, głodna jesteś. Ja tak, a ty? Więc w końcu, proszę pani, zdecydowaliśmy się na wynurzenie. Marek, ta pani jest głodna. Ale pieniądze zostały w łodzi podwodnej, a łódź odpłynęła. Proszę, proszę, niech panie zamawiają. My pokryjemy rachuneczek, rzecz jasna. Co pani sobie... Keller? Słucham. 2 razy lody Melba i 2 adwokatów po 100 gram. Zatańczymy? Odbijany. Odbijany. Zdaje się, że macie panowie specyficzne poczucie humoru. Tak, zwłaszcza pan. Ja nie mówiłem, że jestem agentem FBI. Chwileczkę, a kim właściwie panowie są? My? Adwokaci. Mamy dla panów poradę. Te panie są w pracy. Byłoby dobrze, żebyście wrócili na tą swoją łódź podwodną. To znaczy co, mamy się zwijać? Ale skąd? Dlaczego? Róbcie sobie ten wasz desant, tylko byleby rozsądnie, z głową. Rozumiemy się? Dziękuję za taniec. Myślę, że nie muszę odprowadzać pana na miejsce. Dziękuję. Przepraszam, a nasz rachunek? Anulowany. Aha! Dzidzia! Idziemy. Ty, co on ci powiedział? Przypieprzył się do tej twojej łodzi podwodnej. Tak. Tak, to chyba nie był najlepszy pomysł. Golasy.